O, witam serdecznie. Słuchajcie, miałem robić tak, bo to jest taka mała prywata. Słuchaj, tak to wyszło, że tak powiem. Dwa przekaźniki AVR. Na te przewody nie patrz, bo ja sobie plusa wziąłem tego samego, co będę będziesz zasilał ten układ, czyli tu ma być plus minus 12 V, nie może być zmienny. Trzeba będzie jeszcze jakiś mostek dorobić prostowniczy. Tutaj sobie wziąłem tego plusa tymi kabelkami, słuchaj, pod te przekaźniki podpiąłem na razie. Jedno wejście i tutaj będą trzy wyjścia. Dwa głośnikowe, czyli dwa rozcięcia głośników i anodowe napięcie. Czyli to jest taki prosty układ czasowy. Tu można cuda niewidy na tym robić, bo odpinając, ja w tej chwili mam tutaj USB ASP podpięty, programator. Słuchajcie, odpinając USB ASP, a tutaj dorobię, można sobie dorobić złącze do gniazda IR i po prostu za pomocą takich zwykłych, standardowych pilotów sobie sterować wzmacniaczem. A takich pilotów zwykłych to gdzieś tutaj nawet miałem. Takich pięknych, ładnych, małych pilocików. Także w przyszłości, nie teraz, ale w przyszłości zrobimy coś takiego, że rozbudujemy ten układ sterowania, a rozbudujemy na przykład, co my tutaj mamy, 6 przycisków możemy użyć. Każdy możemy sobie zrobić tyle funkcji, ile chcemy, znaczy po dwie funkcje, włącz, wyłącz, nie? Czyli w sumie 12 funkcji. Tutaj mamy do góry, do dołu, sound, save, czyli zapamiętaj, auto i DMX, bo to są takie piloty od jakichś DMX-ów i je sobie przystosujemy do wzmacniaczy, ale to jeszcze nie teraz, nie w dzisiejszym odcinku. Przy okazji tak sobie mówię, że można sobie takie cuda niewidy robić, no bo mamy AVR-a tutaj zapiętego, to jest praktycznie małe Arduino, tylko że Atmega 8. Podpiąłem sobie te dwie żarówki na 24 V, żeby sobie tutaj pomierzyć czas. Tutaj taki prosty programik, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosty. A co mi tutaj wyskoczyło? Otwórz pulpit, gdzie to miałem? PK Bass, mam. O, tutaj jak widzicie, tego programu jest dosłownie 14 linijek, wszystkiego z przerwami. A całego programu, który tutaj nam steruje w tej chwili napięciem anodowym i napięciem włączenia głośników, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć linijek, słuchajcie. Mogłem w ogóle tego nie robić w pętli, bo to nie ma być pętla, bo tutaj się kończy na włączonym. I nawet jeśli jest w pętli, to tak i tak on będzie na włączonym. W Bascomie szybki programik tutaj zrobiłem. Tak to wyszło. Słuchajcie, te kabelki to będą wylutowane, bo tu, wiecie, Atmega, oczywiście kondensatorki do odprzęgnięcia, rezystorki na bazy tranzystorów, tutaj siedzą te dwa tranzystorki sterujące przekaźnikami, śmiało, prądowo, wszystko jest ekstra, przy 12 V jest 50 mA, także tranzystory bez żadnego problemowo pracuje. Poza tym te przekaźniki, tutaj mamy stabilizatorek napięcia 3,3 V, kondensatorki do filtracji 1 mikro, tu mamy jeden, tu mamy drugi, a tu mamy trzeci przy przekaźniku, także mamy 3 mikro filtracji. Do tego jeszcze dwa kondensatorki po 100 nano. Dobra. Naprawdę fajny układzik, bo możemy sobie sterować wszystko, łącznie wstawić go sobie nawet, tylko dorobić pilota i wstawić go sobie w przełącznik, taki kontakt na ścianie, nie? Dobra, tutaj mam sobie taki stoper, bo ja tutaj, tak, ogólnie, w programie, komenda white powinna walić nam sekundy, ale tutaj mamy 60 sekund, to 600. A tutaj white 10, no to gdzieś około 4 sekund wyjdzie, no bo mamy kwarc 8, nie 10 tysięcy, a 8 tysięcy. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w opisie, ale tak mi się wydaje. Na razie nie znam się konkretnie na
na, no, nie czytałem, no chociaż w sumie 8 to miałem obcykaną już wcześniej, ale to tam w Baskomie. Włączymy zasilanie wzmacniacza, no to tutaj podamy napięcie i od razu start wytniemy, no sekundę później. No i tutaj mamy dwa wyjścia. Najpierw się zapali anodowe, a po około 3 sekundach się zapali nam głośniki. Złącze głośników. No zobaczymy, czy te 600 to jest 60 sekund. Może trochę mniej niż 60 sekund, ale obadamy. Rozgrzewają się w tej chwili lampy. Napięcie już jest włączone na żarzenie i napięcie na układ. Czyli pilotem standby. Już mi piknięty raz, nie? A dobra, zasilanie. Patrzcie. O, włączyła się. Patrzcie, jest minuta. Jak w mordę strzelił, jest minuta. I po 3 sekundach znowu. I teraz to już jest, zadziałało i jest ok. Tutaj jeszcze ci dołożę takie ładne, mam aluminiowe tulejeczki. Będziesz mógł sobie tutaj na śrubki, o, w ten sposób, gdzieś tam sobie pięknie, ładnie. Tutaj są 3 dziurki i 3 tulejki. Wiem, co przeszkadza. Podłączony jest programator, dlatego tutaj mi przeszkadza. Możemy odpiąć sobie ten programator już. O. O. Przekaźniki są 8 amper, słuchaj, na 230 V, 8 amper. Jak podłączysz 400 V, no to troszeczkę mniej, ale to nie będziesz takich prądów wykorzystywał. Tutaj możesz sobie tym sterować naprawdę duże moce, dosyć. Niekoniecznie takie żarówki 24 V podpięte pod 12 V. No, ale jak widzicie, patrzcie. No dobra, stop, reset. Tulejeczki ci dodam. I jeszcze raz. Co to kurde, jakieś Facebooki. 3, 4. Około 60 sekund, bo za późno włączam, że tak powiem, ten. No. Muzyczka w tle. 60 sekund i cykno przekaźniki będziesz słyszał. I widział na żarówkach. Specjalnie do filmu wziąłem te żaróweczki, bo przekaźnika nie słychać, a diodek żadnych nie zastosowałem. Mogłem tutaj wkleić SMD-ek przy tych tranzystorkach dwóch. Przy przekaźnikach, nie? Jakieś tam wkleić, a to może w przyszłych. To jest trochę bez sensu, to niepotrzebne jest. To i tak w tej chwili nie... W tej chwili ciągnie prąd. Jak włączy, to przekaźniki odpuszczają. Na tej zasadzie. Żeby nie ciągnęły podczas pracy wzmacniacza prądu. Tak, już się włączyło. No dobra, się włączyły głośniki. Czy może tak być? Napisz albo prywatnie na maila, albo pod filmem, czy ci taki czas odpowiada. Bo jak już odepnę, no, programator, to potem będzie kłopot, żeby... Dobra. Tak, odpinamy tą moją, tą przy okazji te zasilania tych przekaźników. I jeszcze musimy tutaj wrutować zasilania taką. Tą masę też odepniemy. Ok. I jeszcze tu musimy wrutować złączki. Ale nie wiem, czy mam takie złączki, bo się walnąłem i za wąski rozstaw zrobiłem tych pinów. Tutaj powinny wejść dwie podwójne, albo jedna czwórka, a tutaj jedna jedynka. Czyli tutaj anodowe, zresztą tutaj masz napisy na dole. Nie wiem, łapnie to ostrość czy nie. Musi pomyśleć kamera. Uwaga. No kurczę, gdzie zoom? O, jest.
Ja to zaraz obczyszczę pięknie, ładnie z kalafonii i lakier. O, widzisz, są napisy. Jest anoda i tutaj masz GR i GL, lewy i prawy. A tutaj masz zasilanie. Plus, minus. Minus jest na czarno, plus, minus. Zresztą będziesz widział, że minus to masa, nie? Dookoła układu. Dobra, potem sobie tutaj odessam to cynę i polakieruję, a do odcinka czasóweczkę. O. Teraz cyknie, cykną przekaźniczki. Oczywiście zrobiłem dwa takie układy, jeden dla siebie, bo będę pisał, programował pod wejście, tutaj będzie dopięty IR, czujniczek, pod wejście pilota. Dobra, 60 sekund i 63 sekundy odpalony wzmacniacz, nie? Cyknął. Może będzie słychać. Jeden i drugi. No i dobra. Ale się, że mi się rozdał. Dziękuję za obejrzenie filmiku. W następnym odcinku pokażę wam, gdzieś nie wiem, zamieszczę może ten kod. Faktycznie można zrobić fajny sterowniczek taki do jakichś tam takich, no, standardowy sterownik, no. Na przykład otwieranie, zamykanie bramy na pilota, czy tam jakieś takie bzdury. Pozdrawiam.